Ej, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj zrobimy sobie odcinek, jak przeżyć pierwsze parę minut w No Man's Sky'u. Trochę się z nim ociągałem, ale było to świadome ociąganie się, ponieważ czekałem na promki na Steamie. W poprzednim filmie wspomniałem o tym, że pomiędzy 17 a 20 powinny się pojawić. No, się troszeczkę pomyliłem, ponieważ mamy 21 i ta promocja jest. Nie wiem, czy wpadła 20, czy wpadła 21. W każdym razie, no, przyjmuję, że wpadła dzisiaj dopiero, a nie tak jak mówiłem, do 20. Także za ten mały błąd was przepraszam. I teraz sobie zerknijmy na Steama. Jak widzicie, No Man's Sky jest na 50% rabacie, czyli za niecałe 140 zł, z prawie 300 przeceniony. Także powiedziałbym, że dość przyzwoicie. Jeżeli nie teraz, no to kiedy, nie? Kupić. Zwłaszcza, że zbliżają się święta i można by sobie było zrobić całkiem fajny prezent. A my wróćmy do gry. W zasadzie to wyjdźmy z nimi. No i co? Kupiliście No Man's Sky'a, odpaliliście go i wita was taki oto ekran. Macie dwie opcje. Rozpocząć grę lub rozpocząć tryb wieloosobowy. O tym sobie porozmawiamy może w innym terminie, ponieważ tryb wieloosobowy tak naprawdę niewiele różni się od zwykłej gry. Możecie zaprosić do trzech kumpli, w cztery osoby możecie sobie razem polatać, razem pobudować. No ale my zaczniemy sobie pojedynczą grę. Tutaj jest większość moich save'ów z ekspedycji i tym podobnych. Nawet nie wszystkie, no część usunęłem, no ale to nieważne. Jeżeli jest to golas zapis, nie graliście, wybieracie nową grę. I macie kilka zakładek tutaj. Ekspedycja społeczności jest nieaktywną zakładką, ponieważ w ekspedycję możemy wejść tylko i wyłącznie, kiedy Hello Games nam taki event udostępni. Są one czasowe. Zazwyczaj jest to 4-5 ekspedycji w roku. Teoretycznie powinny być na każdą porę roku. W tym roku coś im się łapka powinęła i nie wiem, czy dostaniemy zimową. Może ją dostaniemy po prostu w 2024, nie? No, zima wciąż będzie jeszcze trwała. No ale zobaczymy. I zacznijmy może od tego najprostszego, tryb kreatywny. Jeśli chodzi o tryb kreatywny, jest to typowo podbudowniczych. Podobnie jak w Minecrafcie. W Minecrafta chyba każdy tam pykał. Jeżeli chcecie sobie budować bazy, ogarniać taki temat, to was kręci, nie kręci was zbieranie surowców, odkrywanie i tak dalej. Jest to tryb jak najbardziej dla was. Tryb wyluzowany. Wiecie co? Teoretycznie jest to tryb dla osób, które nigdy nie grały w podobne gry. Ja raczej bym powiedział, że jest to tryb dla osób, które nigdy w ogóle w nic nie grały. Jest on bardzo łatwy, za łatwy nawet. Także nawet nowym graczom raczej bym tego nie polecał. Tryb normalny. Osobiście radzę, jeżeli nie mieliście styczności właśnie z No Man's Sky'em, zacząć od trybu normalnego. Jest to taki typowy tryb, który można sobie pykać na chillu, pomijając może te pierwsze 30 minut w grze. Dalej mamy przetrwanie. Przetrwanie no już stanowi jakieś tam wyzwanie. Nie jest to może morderczo trudne, ale już wymagać będzie od was troszeczkę wiedzy, więc to na pewno nie jest dla nowych graczy. Mamy też ustawienia własne, a w nich ukryty tryb dodatkowy, czyli permanentna śmierć. No to już jest dosyć hardkorowe. Tutaj jeżeli dedniecie, no to jest po prostu po was i tyle. Konsekwencja śmierci
zapis usunięty. Także jeżeli są tu jacyś masochiści, no to jest to dla nich. Dodatkowo, żeby nie było za łatwo, możecie sobie zablokować zmianę poziomu trudności. Jeżeli to wybierzecie, nie będziecie mogli nic tutaj już przestawić. Tak jak jest, tak zostaje, nie? No dobra, ale my nie chcemy tutaj ginąć na starcie. My chcemy sobie standardowo zacząć. Teraz nie wiem, czy tutaj jest sens omawiać. Wszystko jest w miarę ładnie opisane. Chciałbym tylko wspomnieć o kilku rzeczach. Ustawienia walki. Jeżeli wyłączycie walkę w kosmosie, walkę na powierzchni, może wam to zablokować dostęp do niektórych misji. Może wam to zablokować możliwość zdobycia lepszych frachtowców, więc tutaj, jeżeli nie chcecie, nie lubicie za bardzo walczyć, to raczej bym zostawił minimalną lub standard nie wyłączać. Wyłącza się to w wyjątkowych sytuacjach, ale to już zaawansowani gracze będą wiedzieli, także na początku to się wam zbytnio nie przyda. Drugą rzeczą jest wytwarzanie i formuły i schematy. Jeżeli chcecie tylko budować, wybieracie wszystko odblokowane, będziecie mieli wszystkie formuły dostępne, wytwarzanie wolne, surowce nie będą potrzebne, żeby cokolwiek zbudować, cokolwiek wynaleźć, zasilić silniki i tak dalej. Jeżeli chcecie w miarę na poważnie grać, nie wiem czy to jest dobre słowo, granie i poważnie tak nie do końca idzie w parze, ale jeżeli chcecie grać w No Man's Sky'a w miarę jak się należy, nie wyłączajcie wytwarzania na wolne. Będzie zbyt łatwo i gra wam się dość szybko znudzi. Uwierzcie, wiem co mówię, bo to przerobiłem. Formuły i schematy też bym nie włączał wszystkiego odblokowanego, ponieważ misja fabularna, która jest równocześnie jakimś tam samouczkiem, tych podstawowych formuł i schematów da wam wystarczająco, a przy okazji też wprowadzi was w grę. Także wybierzmy sobie tryb normalny. No i rozpocznijmy naszą grę. No i teraz tak naprawdę zaczynają się schody. Pierwsze minuty są najtrudniejsze, później już idzie z górki. Czytajcie, co wam pokazuje gra. Generalnie róbcie misje, które wam pokazuje. Musimy zbudować skaner. Żeby zbudować skaner, potrzebujemy do tego pył ferytowy.
Dużo zależy od tego, na jakiej planecie wylądujecie. Można wylądować naprawdę na planetach w miarę sympatycznych, gdzie warunki nie będą ekstremalne i nie będziemy mieli problemów z przeżyciem. Możemy też wylądować, tak jak ja to mam zazwyczaj, pH na jakichś ekstremalnych planetach, gdzie musimy spierniczać. Jeżeli wylądujecie na jakiejś planecie właśnie, na której jest burza, na której jest zbyt gorąco, na której jest zbyt zimno, rozejrzyjcie się za jaskinią. Generalnie nawet nie musi być jakaś, jak widzicie tutaj, zbyt wielka. To wasz poziom tarczy na różne zagrożenia pogodowe przywróci do normy. No i co? Wymagany skaner napraw natychmiast. Potrzebujemy półferytowy, zaraz sobie go poszukamy. Uważajcie na wszelkiego rodzaju roślinki. Zazwyczaj nas nie lubią. Możecie je normalnie zniszczyć laserem wydobywczym. Przy okazji z roślin dostaniecie tlen lub sód, które są potrzebne do zasilania naszych podsystemów, o których zaraz wam opowiem, tylko najpierw trochę się tutaj schowamy, zabezpieczymy się, żeby nas nic nie biło. A coś mnie tu jeszcze tłucze, a ja nie widzę co i to jest najgorsze. Sód jest bardzo potrzebnym zasobem, tlen jest bardzo potrzebnym zasobem, węgiel jest bardzo potrzebny. Generalnie większość zasobów jest tutaj dość potrzebna. Coś tu mi dawało węgiel, nie? Właśnie weźmy sobie roślinki, pozbierajmy, ponieważ kończy nam się energia lasera. Laser doładowujemy węglem, więc głupio by było zostać w sytuacji, w której nie będziemy mieli czym zbierać surowców, nie? I teraz jak doładować? Możecie na kilka sposobów. Możecie wejść w menu multinarzędzia. Menu uruchamiamy tabem. Możecie wejść w multinarzędzie. Tutaj widzicie, laser wydobywczy zostało 8%. Bierzecie węgiel. Przenosicie go na multinarzędzie. I klikacie i doładowujecie. Możecie też trochę zużyje, poczekajcie. Pozbędziemy się jeszcze tych kwiatków tutaj nam zawadzających. Generalnie na spokojnie, bez paniki, da się przeżyć bez większych jakichś tam problemów. Nawet jeżeli planeta jest w miarę nieprzyjemna, to w pierwszej kolejności rozejrzyjcie się za jaskinią. Ewentualnie, jeżeli by nie było jaskini, plecak odrzutowy uruchamiacie spacją, nie? W razie czego. Jeżeli by nie było jaskini, a byście mieli problem z tarczą,
szukacie właśnie tych złotych roślinek. Jak je zbierzecie, zauważcie, że one dość dużo sodu nam dają, dzięki któremu możemy podładować naszą ochronę przed zagrożeniami, czyli właśnie jak jest za gorąco, jak jest za zimno, a do systemów podtrzymywania życia będziemy potrzebowali tlenu. System podtrzymywania życia schodzi z każdym waszym ruchem. Zobaczcie, na dole przy pasku, przy tym białym pasku macie strzałeczkę. Jak się ruszam, to jakby zużywa mi system podtrzymywania życia. Jeżeli odpalę plecak, to zużycie jest dużo szybsze. Jeżeli będę próbował biec, to samo, może trochę wolniej niż plecak odrzutowy, ale też daje nam się we znaki. Także sód, tlen i węgiel, to jest to, co musicie szukać na początku. Takie podstawy, no nie wiem, jak poruszanie się, plecak odrzutowy z nos spacja, biegacie z shiftem, plecak włączacie tabem, generalnie wszystkie swoje przedmioty, czyli kombinezon, statek, którego jeszcze nie znaleźliśmy, i multinarzędzie. Mamy misję, żeby naprawić nasz skaner, czyli potrzebujemy do tego pył ferytowy. Pył ferytowy zazwyczaj znajduje się, więc nawet nie zazwyczaj, zawsze znajduje się w kamykach. Jak podbiegniecie do takiego, widzicie pył ferytowy, no i kopiemy gada. Teraz tak, na planetach są też, nie na wszystkich, ale czasami na planetach występują strażnicy. Takie latające drony. Nie kopcie przy nich, ponieważ was zaatakują. Zwrócą na was najpierw uwagę, jeżeli nie przestaniecie, to was zaatakują. Także póki co nie rozpoczynajcie z nimi zadymy, bo się może dla was to dość marnie skończyć. No dobra, mamy zebrany pył ferytowy, naciskamy sobie skanerek. Skaner naprawiony. Doładuj ochronę przed zagrożeniami. No trochę bez sensu, bo mamy w sumie pełną, no ale skoro nas gra o to prosi, weźmy to zróbmy. I za pierwszym razem wam pokazywałem, jak doładowaliśmy multinarzędzie, że można przenieść pierwiastki z plecaka do multinarzędzia. Także tak, wziąć sód i sobie go wrzucić tam. No ale możemy to zrobić też po prostu w taki sposób, że klikniemy na ochronę, mamy sód, klikniemy na sód i nam z automatu go weźmie. Innym wyjściem też jest szybkie menu. Po naciśnięciu X-a uruchamia wam się szybkie menu, w którym macie tryb foto, gesty, doładuj wyposażenie. Bierzecie, wybieracie sobie co chcecie, naciskacie lewy przycisk mychy i możecie tutaj z tego menu, misklik, z tego menu doładować wyposażenie. Możecie też tutaj przywołać statki, frachtowce i tak dalej. No na razie tego nie posiadamy, więc no dupa, nie przywołamy nic. Zawsze zapominam się myli z klawiszologia z inną grą. Możemy też przyzwać nasze zwierzaczki, o których póki co nie mamy, no ale... No i tutaj przełączyć widok kamery, możemy wybrać multinarzędzie, jeżeli mamy więcej niż jedno. Na chwilę obecną no jesteśmy z tym, więc przy nim zostajemy. Plecaka odrzutowego doładowywać nie musimy. Ochronę przed zagrożeniami tutaj zawsze zwracajcie uwagę, żeby mieć spory zapas sodu, przynajmniej w początkowych etapach gry.
No i system podtrzymywania życia, żeby mieć zapasik tlenu, co by nie skończyć jako zwłok na pustej planecie. Plus węgiel, żeby móc doładować multinarzędzie. No dobrze, naprawiliśmy nasz skaner. Czemu nam kazało naprawić skaner? Po naciśnięciu C skanujemy najbliższą okolicę, nam pokazuje najpotrzebniejsze nam minerały. Sud NA, czyli wiadomo, jeżeli by było słabo z żyćkiem, lecimy tam. Kryształy diwodoru są istotną rzeczą, ale to dopiero jak zdobędziecie statek, więc na samym początku nie musicie tego zbierać. Sam początek, patrzcie, tutaj miałem taką ładną jaskinię, a ja leciałem tam, się gdzieś pchałem między te pierdolniki. No i tu już jesteśmy bezpieczni, co by się nie działo, choćby skały srały, tutaj nam się krzywda nie stanie. No chyba, że trafimy na toksyczne roślinki, nie? Tak jak ja miałem. Dotrzyj do źródła oznaczonego sygnału. Ikona nam się wyświetla, dystans 600 jednostek, nie jest to jakoś daleko, więc się przebiegniemy. Dodatkowo jak naciśniecie Escape, macie katalog i przewodnik. Macie tu jakieś tam podstawy, jak się poruszać, jak dokonywać odkryć. Generalnie warto to wszystko przeczytać. Wprowadzi was to podstawowe zagadnienia gry. O czym nie wspomniałem, jeśli chodzi o poziomy trudności. Nawet jeżeli sobie ustawicie poziom trudności, nie ma problemu, żeby w trakcie gry go zmienić, jeżeli coś okaże się za trudne, jeżeli coś okaże się za łatwe. Bez najmniejszego problemu możecie to przestawić, nie? Dobra, tutajmy sobie do naszego statku. Nawet podbiegnijmy, a co tam stać nas. Bungiel. Bungla mieliśmy mało, więc chociaż trochę zbierzemy sobie po drodze. Niestety, jeśli chodzi o sprint, czy o plecak odrzutowy w początkowych etapach gry, jest on dość krótki. No naprawdę muszą teraz do mnie pisać. Jest on dość krótki, ale spokojnie da się to wszystko ulepszyć, rozbudować. Uważajcie właśnie na wszelkiego rodzaju dziury, kratery i tak dalej. Mi się zdarzyło w ten sposób zginąć. Zaczynając No Man's Sky'a. Roślina zasobna w tlen. Tlen przydatna rzecz, bierzemy oczywiście. Mówię, nie jest to jakiś kompletny poradnik. Tutaj chcę tylko wam pokazać, jak przeżyć te najbliższe paręnaście minut do momentu, kiedy odnajdziecie statek. Jak już odnajdziecie statek, jesteście w domu, macie coś, co można by nazwać bazą. No i tutaj jest nasze latadło. Jeśli chodzi o latadło, właśnie, dosyć... O! Im się spierniczył. Jeśli chodzi o latadło, dość istotna rzecz. Nie wiem, czemu on jest w powietrzu. Coś tu ciekawego się stanęło. Dojdziecie do momentu, w którym będziecie zmieniali statek. Statków na chwilę obecną, jeżeli mnie pamięć nie myli, możecie mieć 12. Jest on wyjątkowy. Nie znajdziecie takiego w grze, więc jeżeli chcecie zrobić jakąś kolekcję, myślę, że warto go zatrzymać. Ja tego nie zrobiłem i bardzo żałuję.
lecimy do misji. Czytajcie to, co jest napisane. Generalnie jest tutaj trochę lore gry, lore świata podane, jest czasami jakaś informacja o misji. Generalnie rzeczy dość ciekawe, tego czytania nie ma dużo, a da nam jakieś informacje właśnie o świecie. Co do zwierzaczków, tak podpatrywałem tego tu hienotygrysa, co za mną biega, ponieważ zdarzyć się może, że będą agresywne zwierzęta na planecie i potrafią was zaatakować, mędy, nie? Zbadaj rozbity statek, dobrze. Ale w pierwszej kolejności sobie zobaczymy, co ciekawego tutaj mamy w sądzie. Sobie żywy szlam, wtedy nam się otwiera i dostajemy najczęściej jakieś zasoby albo nanity. Nanity są dość ważną walutą, którą warto zachowywać. Tego na razie nie otworzycie. Do tego jest potrzebna specjalna przepustka, której schemat w zasadzie możecie kupić na anomalii, którą to znowu odblokujecie, robiąc misję fabularną. Także tymi pojemnikami okrągłymi się nie przejmujcie. Co? No niestety teoretycznie warto tu zbierać wszystko, bo prędzej czy później wszystko się przyda, no ale będziecie piszczeć na brak miejsca i jest to jak najbardziej zrozumiałe. Także wyznaczcie sobie najpierw, zbierajcie te pierwiastki, które są wam potrzebne do przeżycia. Każde inne traktujcie jako walutę, ewentualnie zbędny bagaż, zależy ile tego miejsca wam jeszcze zostanie. No i co? Dotarliśmy do naszego statku. I od tego momentu tak naprawdę gra staje się łatwiejsza, ponieważ mamy schronienie, mamy gdzie wrócić, pomimo że ten statek jest niesprawny. To jest on na chwilę obecną naszym domem, naszym zamkiem, naszą twierdzą i zawsze, no ja to przeklikuję, ponieważ no ja już to kilka razy czytałem, ale mówię, warto się zagłębić tutaj w, no nazwijmy to, w fabułę. Zawsze starajcie się być w miarę blisko tego statku. No, musimy tutaj naprawić silnik pulsacyjny, ponieważ no, jest uszkodzone. Do tego potrzebujemy łatę hermetyczną, blachę metalową. I teraz, jeżeli wejdziecie sobie do plecaka, naciśniecie na niego lewym przyciskiem, macie przedmioty, które możecie zbudować. Jak widzicie, do blachy metalowej potrzebny jest pył ferytowy, więc bez większego problemu będziemy mogli go zdobyć. Niestety więcej na razie formuł przedmiotów do wytwarzania nie mamy, więc zobaczmy, gdzie nas poprowadzi gra. Silnik startowy, oczywiście krytyczne uszkodzenia. Przyciskiem E wchodzimy. Nie mówię tu o klawiszologii, ponieważ jest ona zazwyczaj podawana. Przyciskiem E wchodzimy, wsiadamy, wysiadamy ze statku. Napraw silnik pulsacyjny, blacha metalowa. Róbcie punkt po punkcie, to wtedy was gra bardzo ładnie poprowadzi. Nie będziecie musieli się męczyć sami. No dobrze, jak już sprawdziliśmy sobie, blacha metalowa, czyli potrzebujemy feryt, więc zbieramy pół ferytowy. Tak samo w statku możecie się schować identycznie jak ja się chowałem w jaskini. Jeżeli jest jakaś ognista burza, ponieważ takie się trafiają, czy zamieć śnieżna, czy burza radiacyjna, no cokolwiek,
statek jest waszym schronieniem. Jeśli chodzi o wygląd mojej persony, nie przejmujcie się, jeżeli tylko dotrzecie na stację kosmiczną, a dotrzecie na nią dość szybko, będziecie mogli sobie wasz wygląd zmienić, dostosować do własnych preferencji. Mamy już na blachę metalową, w porządku. Statek ma też oczywiście ładownię, nie? Tutaj macie jakby pola technologii, tutaj macie pola ładowni. To się w trakcie No Man's Sky'a, jak powstał, zmieniało z 10 razy. Na chwilę obecną chyba już tak zostanie, no miejmy nadzieję. Czemu się podświetla to pole? Ponieważ no, każe nam zbudować właśnie blachę metalową. Jest to taka podpowiedź, pomagajka. Mamy tą blachę metalową, więc naciskamy na silnik i zakładamy blaszkę. Wychodzimy. Zaraz powinno się pojawić dalszy ciąg misji. Tak patrzyłem, czemu mi tak zaczęła energia osłony schodzić, ale chyba się temperatura podniosła. Oczywiście statek jest wciąż uszkodzony, potrzebujemy łaty hermetycznej. No i gra nas tutaj spokojnie poprowadzi, żeby ten statek naprawić, więc nie musicie się tutaj martwić. Poszukaj zaopatrzenia w miejscu katastrofy. Jak wysiądziemy sobie ze statku, musimy się rozejrzeć. Za tą ikonką. Generalnie jest tak większość właśnie misji fabularnych w ten sposób oznaczona. Otrzymaliśmy mapę planety. No i teraz byśmy mogli użyć tej mapy. Poczekajcie, schowam się. Używamy tej mapy i misja fabularna będzie się powolutku ciągnąć. Dobrze, no ja tutaj nie chcę, mówię, krok po kroku pokazywać co i jak. Właśnie statek tak samo ma szybkie menu, gdzie macie, możecie sobie doładować tarczę, skoczyć do innej galaktyki, odebrać połączenie przychodzące. Zdążyło zniknąć, nie zdążyłem nacisnąć. Jeszcze raz X, odebrać połączenie przychodzące, jeżeli ktoś by was wywoływał przez komunikator. No, tryb foto, przywołanie różnych obiektów. No i tak samo jak w poprzedniej. Zagłusz skanowanie ładunku. A mamy zagłuszacz? Nie mamy. No i przełączyć widok, jeżeli ktoś woli widok zza pleców. Ja osobiście preferuję ten, chyba że czegoś szukamy. Wtedy wygodniejszy jest z kokpitu, ponieważ mamy na namiary, one będą po lewej stronie prędkość, jak będziemy lecieć, ekran się troszeczkę cofnie i po lewej stronie będziecie mieli szerokość, długość i szerokość, tak, geograficzną danej planety. No ale to też nie jest na początku gry jakoś specjalnie potrzebne. Dobra, bo ja się tu rozgaduję, zaraz zrobimy, przejdziemy całego No Man's Sky'a. Chciałem wam tylko pokazać te pierwsze parę minut najtrudniejszych, jak dotrzeć do statku. Także jeżeli byście mieli jakieś problemy, możecie też obejrzeć mojego live'a. Tam co prawda gram na permadet, jest troszeczkę trudniej, ale generalnie no robimy wszystkie podstawy tak samo jak na każdej nowej postaci, to misje po kolei, więc jakby był jakiś problem, też możecie tam podejrzeć, bo po prostu napisać pod filmem. Jak tylko odczytam komentarz, no to na pewno odpowiem. Dobra,
to by było na tyle. Dzięki śliczne i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.